Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na lekcję z cyklu A co było na maturze rozszerzonej? Tym razem zajmiemy się wielomianami. Wielomiany to w matematyce rozszerzonej bardzo fajny dział. Młodzież lubi ten dział, jest to dział czysto obliczeniowy. Nie mówię, że nie trzeba myśleć, też trzeba myśleć, oczywiście. Ale jest to bardzo fajny dział, aczkolwiek tak się składa, że nie w każdym arkuszu maturalnym spotkamy zadanie z wielomianów. A jeżeli już je spotkamy, to bardzo rzadko ono jest na dużą ilość punktów. Przeważnie jest to jeden punkt, czy też dwa punkty na maturze. No ale szkoda stracić jednego punktu, czy też dwóch punktów. Dlatego na to spotkanie wybrałam zadania z wielomianów z poprzednich arkuszy maturalnych właśnie po to, żeby pokazać Tobie, jakie najczęściej typy występują na maturze rozszerzonej z wielomianów. A więc zapraszam. Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego z maja, który odbył się oczywiście ten egzamin w czerwcu 2020. Zadanie pierwsze za jeden punkt. Wielomian W określony jest wzorem. W od X to się równa X do potęgi 2019 minus 3 razy X do potęgi 2020 dodać 2X dodać 6. I teraz odpowiedź A. Ten wielomian jest podzielny przez X minus 1 i z dzielenia przez X plus 1 daje resztę równą 6. Odpowiedź B. Jest podzielny przez X plus 1 i z dzielenia przez X minus 1 daje resztę równą 6. Odpowiedź C. Jest podzielny przez x minus 1 i jest podzielny przez x plus 1. Odpowiedź D. Nie jest podzielny ani przez x minus 1, ani przez x plus 1. A więc my mamy powiedzieć coś o tym wielomianie. W zasadzie mamy się zastanowić nad jego podzielnością, czy też czy jest podzielny przez jakiś wielomian, czy też nie jest podzielny, a jeżeli nie jest podzielny, no to jaka jest reszta? I tutaj bardzo ważne jest zastosować twierdzenie Bezu. Przypominam, twierdzenie Bezu stosujemy wtedy, kiedy mamy wielomian w od x przynajmniej stopnia oczywiście pierwszego i ten wielomian chcemy podzielić przez dwumian jakiś g od x, ale on musi być w postaci x minus c, a u nas tak się składa, że popatrz, mamy x minus 1, x plus 1, wszędzie to występuje, czyli jak najbardziej twierdzenie Bezu możemy zastosować, czyli po prostu je wtedy stosujemy, kiedy dowolny wielomian w od x stopnia co najmniej pierwszego chcemy podzielić przez wielomian stopnia pierwszego takiej postaci x minus c. I wtedy, co nam twierdzenie Bezu mówi? Mówi ono nam, że w od c to się równa reszta z dzielenia, czyli my to zapisujemy R. I teraz, jeżeli jest podane w zadaniu, że jest podzielny, to znaczy, że reszta wychodzi 0. Natomiast jeżeli jest napisane, że z dzielenia przez jakiś tam dwumian daje resztę 6, to znaczy, że musi być 6. No żeby to, prawda, zobaczyć w tym naszym konkretnym zadaniu, to twierdzenie Bezu jest idealne do tego. W związku z czym na pewno pierwszym naszym C tutaj, które widzimy, to jest jedynka. Tutaj, prawda, tu jest jedynka i tu jest jedynka. Czyli policzymy sobie W od 1. No jak to się liczy? No po prostu wartość wielomianu w punkcie 1. W miejsce każdego x podstawiam jedynkę. Czyli mamy 1 do potęgi 2019, no to jest 1. Minus 3 razy 1 do potęgi 2020, to jest 1. Dodać 2 razy 1 i dodać 6. To się równa. 1 minus 3, dodać 2 i dodać 6. To się równa. Tu mamy minus 2 plus 2, no to mamy 0 plus 6, to jest 6. Czyli okazuje się, że wyszła nam reszta, prawda? To jest nasza reszta. Czyli ten wielomian, nasz w od x, na pewno nie jest podzielny przez x minus 1. Na pewno jest podzielny z resztą, prawda? Bo tu napisane mamy w odpowiedzi B, że i z dzielenia przez x minus 1 reszta 6. To by się zgadzało, ale musimy jeszcze się upewnić, a co z minus 1? Bo ta druga część, która występuje w tych odpowiedziach, to jest x plus 1. Czyli wtedy liczymy W od minus 1, czyli to nasze C to jest teraz minus 1. No to skoro tak, to się zastanówmy. Minus 1 do potęgi 2019 to jest minus 1, bo tutaj mamy potęgę, która jest liczbą nieparzystą. Dalej, minus 3 razy i teraz minus 1 do potęgi 2020, no robi się 1, bo jest potęga, widzimy 2020 jest liczbą parzystą. Dalej, dodać 2 razy minus 1 i
dodać 6. No to policzmy sobie, ile to będzie. Minus 1, minus 3, tu mamy dalej minus 2 i plus 6. Okazuje się, że wychodzi 0. Czyli jak wychodzi 0, no to tu mamy jakąś tam drugą resztę, prawda? Tu mamy jedną resztę, tu mamy drugą resztę. Czyli okazuje się, że nasz wielomian WX jest podzielny przez ten dwumian x plus 1, no bo reszta wyszła 0. A z kolei z dzielenia przez x minus 1 reszta wynosi 6, no to zobaczyliśmy, prawda? Czyli zgadza się, że jak będziemy dzielić przez x minus 1, no to reszta nam wyszła 6. Czyli to oznacza, że w tym zadaniu odpowiedź B jest to odpowiedź prawidłowa. Zadanie numer 2 to zadanie z arkusza maturalnego z maja 2019 roku, zadanie 13 aż za 6 punktów. Wielomian określony wzorem w od x równa się 2x do trzeciej dodać m do trzeciej plus 2 i to w nawiasie pomnożone przez x kwadrat minus 11x minus 2 razy i w nawiasie 2m plus 1 jest podzielny przez dwumian x minus 2 oraz przy dzieleniu przez dwumian x plus 1 daje resztę 6. Oblicz m i dla wyznaczonej wartości m rozwiąż nierówność. W od x jest mniejsze lub równe od zera. Czyli dlatego jest tak dużo punktów, ponieważ tutaj mamy dużo rzeczy do zrobienia. Po pierwsze mamy wyznaczyć m, żeby spełnione były warunki tego zadania, a później jeszcze na końcu rozwiązać nierówność. Tutaj ewidentnie jest mowa znowu o tym dzieleniu. Jest mowa o tym dzieleniu, czyli twierdzenie bezu. Przypominam, twierdzenie bezu. W od c równa się r. Tak wygląda w skrócie oczywiście twierdzenie bezu. Spróbujmy je zastosować. A więc, co to znaczy, że nasz wielomian jest podzielny przez taki dwumian? To znaczy, że popatrz, ten dwumian ma postać x minus c, czyli nasze c w tym wypadku to jest dwójeczka, to jest nasze c. Czyli mogę zapisać, że w od dwójeczki wynosi 0. No bo skoro jest podzielny, to znaczy w domyśle dla nas to jest, że reszta z dzielenia wynosi 0. No, a teraz z kolei mamy próbować go podzielić przez x plus 1, no to tutaj z kolei nasze c to będzie, ale z minus 1, prawda? Czyli nasze c to będzie minus 1, a tu zapiszę, że nasze c to jest 2, bo jest tutaj postać tego wielomianu, przez który dzielimy x minus c, czyli tutaj widzimy, że jest dwójka, a tutaj, żeby wyszedł na plus, no to musi być minus minus, prawda? Dlatego mamy, że c jest równe minus 1. No i teraz wiemy, że w od minus 1, no i tutaj nie jest taka mowa, że jest podzielny, tylko przy dzieleniu przez x plus 1 daje resztę 6. Czyli po prostu zgodnie z twierdzeniem bezu piszemy równa się 6. I naszym zadaniem będzie teraz zastanowić się, kiedy zachodzi ten warunek i ten warunek. Oba muszą zachodzić równocześnie. No najpierw zajmiemy się tym pierwszym, czyli co to znaczy? W miejsce każdego x, jak mam policzyć w od 2, czyli wartość wielomianu dla x równego 2, czyli w miejsce każdego x postawiam dwójeczkę. Czyli mam tak, 2 razy 2 do trzeciej, to jest 8, teraz napiszemy, dodać, to przepisujemy m do trzeciej, dodać 2 razy 2 do drugiej, to jest 4, minus 11 razy 2. No i minus, tutaj może od razu zmieniamy sobie znaki, pomnożymy przez tą dwójkę, czyli będziemy mieć minus 4m i minus 2 będziemy mieć i to się równa 0. No to najpierw tym się zajmijmy, prawda? To rozpatrzymy, ja to zaznaczę, że to jest to, prawda? Możemy napisać z tego ładnie wynika, to żeby było konsekwentnie. No i mamy tak, 16, dodać 4m do trzeciej, dodać 8, tu wymnażamy, minus 22, minus 4m, no i mamy minus 2, to się równa 0. No to spróbujmy sobie tutaj z tym poradzić, prawda? Czyli tak, 16 dodać 8, to mamy 24. Ale tu mamy minus 22 i minus 2, czyli okazuje się, że po prostu tutaj te wyrazy wolne nam się uproszczą i będę miała tylko 4m do trzeciej minus 4m równa się 0. Podzielmy przez 4, mamy m do trzeciej minus m równa się 0. Wyciągnę m przed nawias, wtedy mam m kwadrat minus 1 równa się 0. No i żeby taki iloczyn, bo widzimy tu jest mnożenie, prawda, iloczyn był zerem, to albo pierwszy czynnik jest zerem, albo ten drugi czynnik, który widzimy w nawiasie, jest zerem. Czyli tutaj wystarczy, że m kwadrat jest równe 1, przeniesiemy, spierwiastkujemy i pamiętamy m równe 1, albo m równe minus 1, o czym często młodzież zapomina. Czyli ostatecznie mogłabym powiedzieć,
Podsumowując, że wyszły mi tutaj takie m, że m może być minus jedynką, albo zerem, albo jedynką. Czyli takie trzy opcje mi wyszły. Wszystko pięknie, ładnie, ale jeszcze nie wiem, ja to podkreślę może, ale ja nie wiem, co mi wyjdzie w tym drugim warunku, prawda? Więc ja ten drugi warunek może tutaj będę sobie rozpisywała, żeby to ładnie na tablicy wyglądało. Czyli teraz w miejsce x-a będziemy podstawiać minus 1. No to robimy. 2 razy minus 1 do potęgi trzeciej to jest minus 1. Dodać. To przepisujemy, m do trzeciej dodać 2 razy minus 1 do drugiej, no to jest 1. Dalej, minus 11 razy i tutaj mamy oczywiście minus 1 podstawić. Dalej mam minus 4m minus 2 i to się równa tym razem nie 0, tylko 6. No to piszemy równa się 6. No i wykonujemy działania. Minus 2 dodać m do trzeciej dodać 2. Będzie dalej plus 11 minus 4m minus 2. Ja od razu może przerzucę minus 6 równa się 0. No tutaj mam tylko minus 2 plus 2, więc żeby tego nie przepisywać i segreguję m do trzeciej minus 4m i tu mamy 11 minus 2 to jest 9 i minus 6 to mamy plus 3 równa się 0. Wyszło nam teraz równanie wielomianowe. Równanie wielomianowe oczywiście ze zmienną m i jest to równanie, które no, można by było pomyśleć o metodzie grupowania, ale myślę, że najlepiej będzie spróbować wstrzelić się w jeden z pierwiastków, jedno z rozwiązań, a przypuszczamy, że no, jedno to na pewno będzie któreś z tych, prawda? Więc próbujemy się strzelić i zastosujemy schemat Hornera, żeby sobie obniżyć potęgę z trzeciej do drugiej, prawda? Więc co? No próbujemy jedynkę może. Czyli jeżeli ja bym sobie tutaj nazwała ten wielomian, niech będzie g od m, prawda, ten wielomian, no to zapiszemy g od jedynki, próbujemy. 1 do trzeciej to 1, minus 4 razy 1 to mamy minus 4, dodać 3, okazuje się, że wyszło 0. Czyli ja teraz mogę użyć schematu Hornera, przypominam jak go budujemy. Przed najwyższą tu potęgą m do trzeciej stoi jedynka, później powinna być m do drugiej, ale nie ma to 0, później samo m, czyli przed nim stoi minus 4 i wyraz wolny na końcu 3. Próbowałam wszczelić się w jedynkę, więc tu piszę jedynkę i teraz jak się to uzupełnia? Pierwsze spisujemy, a kolejne mamy takie. 1 razy, bo przez to będziemy mnożyć. 1 razy 1 to jest 1 plus 0, czyli mamy 1. Dalej, przez to mnożymy, czyli 1 razy 1 to jest 1, minus 4 to mamy minus 3. I znowu 1 razy minus 3 to jest minus 3, plus 3 to jest 0. Czyli no musiało wyjść 0, no bo to 0 z tym się musi zgadzać zgodnie ze schematem Hornera. No to skoro tak, to ja teraz to równanko, które tu mi wyszło, zapiszę w takiej postaci. M minus 1, no bo to jest to, przez co dzieliliśmy, prawda? A jedynkę nam się udało nam się wstrzelić, więc dlatego jest M minus 1 w tym wypadku, razy. I teraz z tego powstanie wielomian, powiedziałam o stopień niższy niż tutaj trzeci, czyli drugi. Czyli będzie tak, 1m do drugiej, czyli m do drugiej. Dodać 1m, czyli m, minus 3 równa się 0. No to skoro tak, to tutaj znowu mamy iloczyn. To kiedy z iloczynu wyjdzie 0? No wtedy, kiedy pierwszy nawias jest 0, albo ten drugi nawias tutaj jest 0. No to z tego nam wychodzi m równe 1, co nas nie dziwi, wiadomo, bo to wiedzieliśmy już w tym miejscu. No ale tutaj musimy rozwiązać. No jest to równanko kwadratowe przy użyciu delty b kwadrat 1. I tu mamy minus razy minus, czyli plus 4 razy 3 to jest 12, czyli to jest 13. A więc no nie za fajny nam wyszedł ten pierwiastek z delty, to jest pierwiastek z 13, ale cóż poradzimy, prawda? Czyli piszemy sobie m1 to się równa minus b, czyli minus 1 minus pierwiastek z 13 przez 2. A m2 to będzie minus 1 plus pierwiastek z 13 przez 2. Czyli mogłabym napisać, że moje m należy do zbioru teraz też 3-elementowego i będą to takie liczby. Minus 1 minus pierwiastek z 13 przez 2, przecinek 1 mi wyszła i jeszcze mam minus 1 plus pierwiastek z 13 przez 2. Ok, ale teraz muszę podsumować. Czyli ja miałam odpowiedzieć, no to jakie to jest to m?
Czyli w zasadzie mogę napisać sobie jakby już pierwszą część odpowiedzi, żeby już pierwszy etap był zakończony tego zadania, bo zadanie widzisz rozbudowane, to mamy, że tak, musimy uwzględnić to i to, czyli część wspólna. Okazuje się, że tylko m równe 1 jest częścią wspólną, czyli po prostu odpowiedź m jest równe 1. No i teraz kolejna część naszego zadania będzie polegała na tym, żeby rozwiązać taką nierówność, oczywiście po podstawieniu za m jedynki. No to ja już tą nierówność będę pisała, czyli 2x do trzeciej. Dalej będzie dodać, za m podstawiam jedynkę, czyli mam tutaj 1 do trzeciej, 1 plus 2, czyli mam 3x kwadrat. Dalej minus 11x. Teraz tu postawiam jedynkę, czyli mam 2 razy 1, to jest 2, dodać 1, to mamy tutaj 3, razy minus 2, czyli minus 6 jest mniejsze lub równe od 0. I teraz mam kolejną część właśnie zadania, rozwiązać taką nierówność. No, znowu fajnie by było, gdyby nam udało się teraz no, wstrzelić, prawda, z jakimś pierwiastkiem, albo pomyśleć nad metodą kupowania, ale dużo chyba łatwiej tutaj w tej sytuacji będzie nam sobie strzelić ten pierwiastek. Zawsze próbuj właśnie dzielniki wyrazu wolnego na początek, próbuj tak strzelić, dlatego że wtedy jest łatwiej. Wiadomo, że może niekoniecznie tak być, bo zgodnie z twierdzeniem o pierwiastkach właśnie tutaj naszych wymiernych, wielomiaru o współczynnikach całkowitych, to zgodnie z tym twierdzeniem, to ja mogę strzelić w takie pierwiastki, które będą odpowiednim ilorazem. Dzielnik wyrazu wolnego podzielony przez dzielnik tego wyrazu, który nazywamy tutaj współczynnikiem kierunkowym. No ale co? No zacznijmy sobie od jedynki, prawda? Gdybym ja teraz sobie ten mój wielomian, niech będzie, nazwała, no to jest w od x mogę nazwać, no bo to jest faktycznie ten wielomian w od x, prawda? No to próbujmy sobie. W od strzelać. I teraz tak, popatrz. Mogłabym sobie próbować od jedynki, mogłabym od minus jedynki, prawda? No później bym na przykład próbowała dzielniki jeszcze szóstki, to jest trójka, minus trójka, jakby mi nie wyszło, dwójka, minus dwójka, ale popatrz. Może wykorzystajmy to, co jest podane w zadaniu, że przecież wiemy, że dwójka to zeruje, czyli po prostu w od 2 możesz sobie sprawdzić, prawda, czy na pewno wyjdzie 0. No 2 razy 8 plus 3 razy 4 minus 11 razy 2 minus 6 to się równa. Tu mamy 16 plus 12 minus 22 minus 6, czyli mamy 28 minus 28, 0. To tylko zrobiliśmy jako sprawdzenie, ale to wiedzieliśmy, prawda? Więc można robić stwierdzeniem, właśnie tak jak powiedziałam, o pierwiastkach wymiernych wielomianu o współczynnikach całkowitych. I to jest oczywiście tylko fajne, no ale w różne rzeczy możemy próbować strzelać. Aczkolwiek wykorzystajmy to, co jest podane w zadaniu. Czyli, że ta dwójka właśnie, ona jest pierwiastkiem tego wielomianu. No to skoro tak, no to teraz spróbujmy tutaj schemat Hornera zastosować, czyli spisujemy współczynniki dwójka, widzimy, później jest trójka, minus jedenastka, minus szóstka. Wiemy, że dwójka zeruje, więc tu ją piszemy, tą naszą dwójeczkę. I teraz zgodnie z tym, jak uzupełniamy schemat Hornera, pierwsze spisujemy, czyli tutaj mamy 2 i dalej postępujemy według schematu. 2 razy 2 to 4, plus 3 to jest 7. 2 razy 7 to jest 14, minus 11 to jest 3. 2 razy 3 to jest 6, minus 6 to jest 0. No, czyli skoro tak, to ja teraz mogę tą część lewą zapisać w takiej postaci x minus 2 razy 2x kwadrat, dodać 7x, dodać 3 i to jest mniejsze lub równe od 0. Pamiętaj o tym, że schemat Hornera pozwala Ci ten wielomian właśnie zapisać w postaci iloczynowej, z tym, że jeden z nawiasów, prawda, będzie stopnia o 1 mniejszego niż ten wielomian wyjściowy. No to skoro tak, to potrzebujemy, żeby narysować wężyk, potrzebujemy oczywiście miejsc zerowych. To tutaj mamy x równe 2, wiadoma sprawa, a tutaj będziemy potrzebować pomóc sobie deltą. Czyli b kwadrat to mamy 49 minus 4 razy 2 to jest 8 razy 3, 24, czyli to jest 25, czyli pierwiastek z delty to jest 5, a więc x1 to się równa minus 7 minus 5 podzielone przez
4 w tym wypadku, czyli mamy minus 12 podzielone przez 4 to jest minus 3 i x2 to będzie minus 7 dodać 5 podzielone przez 4 to się równa, tu mamy minus 2 przez 4 to będziemy mieć minus 1 drugą. No skoro tak, wyszły nam takie 3 tutaj miejsca zerowe, no to rysujemy sobie wężyk teraz, ale zaznaczymy miejsca zerowe, czyli tak, minus 3, minus 1 druga, no i ta nasza dwójeczka. No to teraz lecimy oczywiście z wężykiem z góry, ze względu na to, że tutaj przy najwyższej potędze jest plus i tutaj też, więc jak pomnożymy, no to będzie plus. Lecimy z góry, nie ma żadnych krotności większych, prawda, niż pierwsza krotność, dlatego że tu jest w potędze pierwszej, a tu jest potęga druga, rozkłada się na te dwa pierwiastki, czyli każdy z pierwiastków jest po prostu pierwiastkiem jednokrotnym, czyli dlatego ten wężyk jest taki typowy. No i tu mamy wartości dodatnie, tu mamy wartości ujemne, a patrzmy sobie, nas interesuje mniejsze lub równe 0, czyli nas interesuje właśnie ta część łącznie z tym i ta część łącznie właśnie z miejscami zerowymi. No więc napiszmy sobie jakby odpowiedź druga część. Wiadomo, że na maturze no to byś tu na końcu jeszcze miał odpowiedź taką ostateczną, czyli byś na końcu napisał i to, co ja teraz piszę. Czyli x należy od minus nieskończoności do minus trójki domkniętej, suma od minus jednej drugiej domkniętej do dwójki też domkniętej. No i to jest rozwiązanie naszej nierówności, że w od x jest mniejsza bądź równa od zera przy wyznaczonym wcześniej parametrze m. Zadanie numer 3 to zadanie z arkusza maturalnego czerwiec 2019. Zadanie trzecie za jeden punkt. Wiadomo, że wielomian 15x do 5 minus 133x do 4 dodać 383x do 3 minus 499x kwadrat dodać 146x dodać 120 ma w zbiorze, i ten zbiór jest taki, 7 szóstych, 6 piątych, 8 siódmych, 9 piątych, dokładnie jeden pierwiastek wymierny. Jest nim liczba, odpowiedź A, 6 piątych, odpowiedź B, 7 szóstych, odpowiedź C, 8 siódmych, odpowiedź D, 9 piątych. Gdybyśmy chcieli za to zadanie się tak zabrać, że sprawdzimy sobie wszystkie te liczby i będziemy je podstawiać do tego wielomianu, no bo jest to jakieś rozwiązanie, oczywiście bezdyskusyjnie, ale gdybyśmy tak chcieli, to mogłoby nam się za czwartym razem dopiero utrafić, prawda? I na dodatek, ile byśmy się omęczyli. Więc to zadanie trzeba zrobić sprytnie, żeby bardzo szybko zaznaczyć prawidłową odpowiedź. W końcu to jest tylko jeden punkt. To nie może trwać bardzo długo na maturze, prawda? Więc posługiwać się będziemy tutaj twierdzeniem o pierwiastkach wymiernych wielomianu o współczynnikach całkowitych. Widzimy, że ten wielomian ma same współczynniki, czyli wszystkie liczby występujące przed x-ami, łącznie z wyrazem wolnym, wszystkie ma całkowite. A więc, żeby zastanowić się nad tym, jaki może być jego pierwiastek, to niekoniecznie jest, ale jaki może być, to ten pierwiastek musi mieć taką postać. Ja widzisz, zaznaczyłam tutaj wyraz wolny 120 i współczynnik kierunkowy 15. Czyli nasz pierwiastek ma postać P podzielone przez Q, gdzie co to jest P? P u nas to jest dzielnik liczby 120. Natomiast Q to jest dzielnik liczby 15. W związku z czym popatrzmy, które z tych by się zgadzało, prawda? Które z tych by to do tego no, podchodziło i by mogło się zgadzać? Po pierwsze, może zaczniemy od Q, bo jest tutaj liczba mniejsza, 15. Dzielnik liczby 15. Czy szóstka jest dzielnikiem? Ona ma być w mianowniku, prawda? Bo zaczynamy od tego Q. Czy szóstka jest dzielnikiem liczby 15? Oczywiście, że nie. Więc to od razu odpada. Dalej. Czy piątka jest dzielnikiem piętnastki? Jak najbardziej. Potencjalnie mogłoby być. Dalej. Czy siódemka jest dzielnikiem piętnastki? Oczywiście, że nie, więc to odpada. No i czy piątka jest dzielnikiem piętnastki? Oczywiście mogłoby być. No dobra. Ale teraz musimy przejść do tego licznika, czyli do naszego P. Nasze P ma być dzielnikiem 120. No to skoro tak, to czy szóstka jest dzielnikiem 120? Oczywiście, że jest. Czyli to nam pasuje i w liczniku, i w mianowniku nam pasuje. A teraz czy dziewiątka jest dzielnikiem 120? No tutaj musisz się zastanowić nad tym. Oczywiście, że nie będzie dzielnikiem. Zresztą
Mamy napisane, że ten wielomian w tym zbiorze ma tylko jeden pierwiastek wymierny, czyli musi to być jedna odpowiedź prawidłowa. No wyszło nam 6 piątych, prawda? Z takiej analizy, więc odpowiedź A jest to odpowiedź prawidłowa. I tutaj nic nie obliczaliśmy, aczkolwiek wykorzystywaliśmy bardzo fajne dla wielomianów oczywiście twierdzenie o pierwiastkach wymiernych wielomianu o współczynnikach całkowitych. A widzieliśmy, że tu są wszystko liczby wymierne, więc i która z tych liczb będzie pierwiastkiem i będzie to tylko jedna. No okazuje się, że wyszła nam odpowiedź A, czyli 6 piątych. Zadanie numer 4 to zadanie z arkusza maturalnego z czerwca 2018 roku. Zadanie 8. Za 3 punkty wykaż, że równanie x do 8 dodać x do 2 równa się 2 razy x do 4 plus x minus 1 ma tylko jedno rozwiązanie rzeczywiste x równe 1. Jest to zadanie wykaż, że. W związku z czym musimy oczywiście zadbać o to, żeby to ładnie wyglądało. A więc, co jest podane w tym zadaniu? W tym zadaniu podane jest pewne założenie, które w tym wypadku jest to po prostu równanie. A co mamy wykazać, czyli jaka będzie nasza teza? Mamy wykazać, że ono ma jedno rozwiązanie, tylko i wyłącznie x równe 1. No i dowód. Oczywiście w dowodzie mogę teraz przepisać równanie, czyli ja to równanie przepiszę, no bo to równanie mam dane. Pamiętamy, że w dowodzie nie wolno nam przepisać całej tezy, no bo my to mamy dopiero wykazać, czyli ja nie mogę tutaj wziąć i tak po prostu postąpić, żeby stwierdzić, że aha, to równanie ma jedno rozwiązanie x równe 1. Ja to mam pokazać, że tak jest. No to próbujemy sobie to rozwiązać. Pierwsze co? No to bezdyskusyjnie pomnożymy sobie nawias przez dwójkę, czyli mamy 2x do czwartej, dodać 2x i odjąć 2. Przeniesiemy wszystko na jedną stronę i to jeszcze byśmy sobie posegregowali od razu. Od najwyższej potęgi od razu do najniższej i to się równa 0. Skoro tak, tutaj często jest tak, że jeżeli uda Ci się gdzieś zauważyć wzór skróconego mnożenia, byłoby super, a ze względu na tą minus dwójeczkę i tą minus dwójeczkę, tutaj wyglądałoby na wzór skróconego mnożenia, ale żeby to ładnie było jeszcze widać, to ja sobie tą dwójeczkę rozbiję jako 1 plus 1 i zapiszę tak. X do 8 minus 2x do 4 dodać 1, czyli stąd zabrałam jedynkę, dalej dodać x kwadrat minus 2x dodać 1 równa się 0. Ja tylko to równanko zapisałam w innej postaci, ja go nie zmodyfikowałam absolutnie, tylko dwójkę zapisałam jako 1 plus 1 po to, żeby teraz zauważyć, że tu jest wzór skróconego mnożenia i tutaj też jest wzór skróconego mnożenia. No to tak zapiszmy. Tu będę dalej kontynuowała, czyli będę miała x do czwartej minus 1 i to do kwadratu dodać, ja tu będę miała x minus 1 i to do kwadratu równa się 0. Tutaj po prostu a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat nam pasuje i w przypadku tutaj tej części i w przypadku tej części. No to teraz co mi to wyszło? Otóż tak się składa, że wiemy o tym doskonale, że kwadrat jakiejkolwiek liczby, co bymkolwiek nie podstawiła za x, to kwadrat liczby jest zawsze większy lub równy od zera. No to tutaj tak samo, ten kwadrat jakiejś tam liczby, cokolwiek bym za x nie podstawiła, jest też będzie większy lub równy od zera. W związku z czym tu mamy dodawanie, prawda, w środku, żeby z dodawania takiej liczby nieujemnej i takiej liczby nieujemnej wyszło 0, to nie mam innej opcji. Muszę tu mieć 0 i tu 0. Nie ma innego przypadku, bo jeżeli tutaj nie będzie 0, to będzie już coś na plusie i już nie wyjdzie 0, prawda? Czy jeżeli tutaj by nie było 0, byłoby coś na plusie, no to już by nie wyszło 0. Więc żeby dodać dwie liczby, które są nieujemne i żeby w wyniku tego wyszło 0, to musi tu być 0 i tutaj też 0. Czyli ja muszę zauważyć, że x do czwartej minus 1 równa się 0 i x minus 1 równa się 0. No to tutaj sytuacja jest prosta. X równa się 1, prawda? Natomiast tutaj będę miała x do czwartej, jak przerzucę na tą stronę 1 i teraz jak to spierwiastkuję czwartym stopniem, to pamiętajmy, że będzie albo jedynka, albo x będzie równe minus 1. Czyli z tego mi wyszły tak jakby dwie opcje, minus 1 i 1. Ale uwaga teraz, tutaj jest bardzo ważna rzecz, spójnik i, czyli ma i to być zerem i to równocześnie. Czyli to oznacza, że ja po prostu z tego i z tego muszę wyciągnąć porządne wnioski, że musi i to być spełnione i to. Czyli to oznacza, że x
musi być jedynką tylko i wyłącznie. Bo jak x byłby minus jedynką, to co z tego, że tu by wyszło 0? Ale tu by nie wyszło 0 i by się już nie zgadzało, prawda? Czyli z tego wynika, że x jest równe 1 i wyszło nam tylko jedno rozwiązanie, co kończy nasz dowód. To, co mieliśmy udowodnić, zostało przez nas wykonane. Zadanie numer 5 to zadanie z maja 2017 roku, zadanie piąte za 2 punkty. Reszta z dzielenia wielomianu w od x o wzorze x do trzeciej minus 2x kwadrat plus ax plus 3 czwarte przez dwumian postaci x minus 2 jest równa 1. Oblicz wartość współczynnika a. W poniższe kratki wpisz kolejno 3 pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. To jest tak zwane zadanie kodowane i tutaj bardzo ważne jest nie tylko to, żeby mieć pomysł na zadanie, ale ważne jest to, żeby się nie pomylić, bo za takie zadanie albo otrzymujesz 2 punkty, albo 0. Po prostu albo się źle zakodujesz, no to będzie oczywiście 0 punktów. Dlatego w tym zadaniu ważne jest poprawne obliczanie. Tutaj znowu mamy dzielenie, znowu jest informacja o dzieleniu, że wielomian dzielimy przez dwumian. Znowu twierdzenie Bezu, czyli w od c równa się r. No to spróbujmy tutaj zastosować, czyli u nas to będzie w od. Naszym c jest dwójeczka, jak widzimy, bo to jest postać, że dzielimy przez x minus c. Czyli naszym c jest dwójeczka, więc zapiszemy sobie tutaj dwójeczkę. I to się równa ta nasza reszta. Powiedziane z treści, reszta przy dzieleniu przez x minus 2 wynosi 1. Czyli po prostu równa się 1. No to skoro tak, no to za x-a będziemy postawiać sobie dwójkę. I mamy tak, 2 do trzeciej, no to jest 8, minus 2 razy 2 do drugiej, no to jest 4, dodać a razy po prostu 2, dodać 3 czwarte i to się po prostu równa 1. No to skoro tak, to mamy 8 minus 8, dodać 2a, dodać 3 czwarte równa się 1. Tak się składa, że to możemy sobie pominąć i zapisać, że 2a to się równa 3 czwarte, przerzucam, czyli będę miała 1 minus 3 czwarte, czyli 1 czwarta, podzielę obustronnie przez 2, czyli mam a równe 1 ósma. No i co? Żeby zakodować, to muszę 1 ósmą zapisać w postaci ułamka dziesiętnego. Można to przy użyciu kalkulatora 1 podzielić przez 8, ale może pamiętamy, że to jest 0,125. A więc proszono nas, żebyśmy zakodowali 3 pierwsze cyfry po przecinku. No tak się składa, że to są jedynie 3, prawda? Czyli 1, 2 i 5. No i to jest zadanie kodowane, wykonane poprawnie, zakodowane odpowiednio w kratki, zaczynając zawsze od lewej, kończąc na prawej. Kodujemy to, o co nas po prostu poproszą, prawda? Bo to mogą nas poprosić o tutaj o to 0, o tą cyfrę jedności, a mogą po prostu poprosić nas o te cyfry po przecinku, prawda? W tym wypadku 3. Zawsze jest tak, że zadanie kodowane ma 3 kratki, więc 3 takie cyferki sobie kodujemy. I zadanie numer 6 z arkusza maturalnego maj 2016. Zadanie drugie za 1 punkt. Wielomian w od x w postaci 6x do trzeciej dodać 3x kwadrat minus 5x dodać p jest podzielny przez dwumian x minus 1 dla p równego. Odpowiedź a 4, odpowiedź b minus 2, odpowiedź c 2, odpowiedź d minus 4. Czyli znowu jest informacja o podzielności teraz, tylko oczywiście w domyśle bez reszty. Czyli stosując stwierdzenie Bezu, że w od c równa się r, ja mogę tutaj w tym konkretnym zadaniu zapisać, że w od moje c, jak widzisz tutaj, to jest 1, czyli w od 1 równa się 0. No bo słowo podzielny oznacza w domyśle, że reszta wynosi 0. To sobie warto zapamiętać, że tutaj nie ma podanej reszty, no bo skoro podzielny, to jest bez reszty. Czyli reszta wynosi 0, czyli przyrównujemy do 0. No to co robimy? W miejsce każdego x postawiamy 1. Mamy 6 razy 1 do trzeciej, to jest 1. Dodać 3 razy 1 do drugiej, no to jest 1. Minus 5 razy 1. Dodać p równa się 0. Czyli 6 dodać 3 minus 5 dodać p i to się równa 0. W związku z czym mamy? Tu mamy 9 minus 5, to mamy 4, dodać p równa się 0, czyli z tego wynika, że p to się równa minus 4. Czyli wyszło nam, że p to jest minus 4, czyli odpowiedź D w tym zadaniu jest odpowiedzią prawidłową. Na to spotkanie przygotowałam 6 zadań. Postarałam się je wybrać właśnie z arkuszy naturalnych z poprzednich lat. Zadania z wielomianów. Jak widzisz,
Są to zadania zazwyczaj za jeden punkt czy też dwa. Było tam zadanie za trzy punkty, za punktów sześć. Owszem, zdarzają się też trudne zadania, ale w większości wielomiary to jest taki materiał bardzo przyjazny młodzieży i dlatego te zadania są po prostu za taką małą ilość punktów, ponieważ przeważnie każdy uczeń, który przystępuje do matury rozszerzonej, no na wielomiarach się zna, no tak zakładamy, prawda? Dlatego myślę, że tutaj egzaminatorzy, którzy układają arkusze matury, ale też tak właśnie do takich wniosków dochodzą i dlatego te zadania z wielomiarów no, rzadko pojawiają się za większą ilość punktów. Ale mimo to, że one się pojawiają za małą ilość punktów, to warto je robić. Oczywiście, że warto, ponieważ zawsze coś możemy zapomnieć. A jak widzisz, twierdzenie Bezu to jest bardzo ważną rzeczą. I twierdzenie o pierwiastkach wymiernych wielomiarów współczynnikach całkowitych. To są takie dwa najważniejsze twierdzenia, nie mówiąc już o wykonywaniu działań na wielomiarach, czy też w schemacie Hornera, który też nam upraszcza dzielenie, prawda, w niektórych sytuacjach, no to są takie dwa najważniejsze twierdzenia i warto po prostu o nich pamiętać, no bo może się takie pojawić na maturze. Mam nadzieję, że lekcja przyjemna, fajna, no i zapraszam na kolejne spotkanie i jak zwykle odwiedź moją stronę internetową aikamat.pl, mój kanał na YouTubie, fanpage'a, no i widzimy się na kolejnej lekcji ze mną.